Cześć, jest piątek, to jest 52 odcinek vloga. Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę więcej o jasności i zaczynaniu z wizją końca. Dzisiaj rano miałem za zadanie przygotować się do mowy, którą będę mówił podczas następnego spotkania Toastmasters. Będzie to tak zwany icebreaker, czyli takie łamanie lodów. Coś, co na początku każdy Toastmaster taki projekt realizuje, czyli powiedzieć trochę coś o sobie, powiedzieć dlaczego chciał się dołączyć do Toastmasters. No ale zanim do tego doszło, zanim zabrałem się za przygotowanie tego, już jakąś wstępną koncepcję miałem tam z półtorej tygodnia temu, ale nie wiedziałem tak naprawdę jeszcze jak to do końca wyjdzie. Chciałem sobie to napisać, przetrenować, zobaczyć jak to będzie działać. No i zanim zabrałem się za to, to czytałem jeszcze jakiś artykuł, kończyłem gdzieś z maila, jeden z newsletterów, które mam gdzieś tam zasubskrybowane, inspirujących artykułów. No i kątem oka widzę taką aplikację, którą zacząłem tworzyć. Nazwałem ją Slow Tracker. I na początku jest wybór listy potrzeb, które mam danego dnia. I ja zacząłem to robić w takim narzędziu typu NoCode, gdzie nie musiałem samodzielnie tego programować. Ale nie dawało mi to takich rezultatów, jakie chciałem. Ten interfejs był trudny. Tych potrzeb, które są na liście Rosenberga, jest mnóstwo, 84 pozycje, no i wybieranie z listy rozwijalnej było bardzo uciążliwe. Potrzebowałem takiego szybkiego klik, 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 żeby wybrać, posortować i już. I o tym już myślałem od dłuższego czasu, no bo przestałem w pewnym momencie też używać tego narzędzia, widząc, że to, co zrobiłem właśnie w te 2 czy 3 godziny na Airtable, to nie działa mi tak, jakbym chciał. No i dzisiaj tak właśnie czytam ten artykuł. Widzę kątem oka to narzędzie i poczułem, kurde, zrobię to. No i wiedziałem, że mam jeszcze pilne rzeczy do zrobienia, no bo to przygotowanie tej mowy, nie chcę tego zostawiać na ostatnią chwilę. Ostatni dzień przed prezentacją, przed wszystkimi rodzajami szkoleń i tak dalej. To ostatni dzień przeznaczam na przetrenowanie ostateczne już mojej prezentacji czy mowy, a nie na przygotowanie w ogóle całego konspektu i zamysłu, bo wiem, że u mnie to po prostu trwa. Musi trochę dojrzeć przez kilka dni. No i pomyślałem sobie, kurde, zrobię. Zakoduję to, jakiś swój własny interfejs i czułem taką ogromną presję, że nie powinienem tego robić, ale mimo to zrobiłem to. I dalej brnąłem ten projekt, to sobie myślę, kurczę, no jest to, zajmie mi to całe godziny, zanim ja obczaję po aktualizacjach frameworka, którego dawno nie używałem, zanim połączy się z tą bazą Airtable, zanim coś tam, to potrwa wieki. Stwierdziłem, że muszę to maksymalnie okroić, no i faktycznie zrobiłem taką wersję, która jest tylko dla mnie, jest dostępna tylko po wpisaniu odpowiedniej komendy, więc nie robię żadnego dodatkowego interfejsu, nie stawiam strony nigdzie poza w internecie, żebym mógł z tego korzystać, bo i tak korzystam tylko przy swoim komputerze. Nie robiłem bazy danych, zrobiłem bardzo statyczne wszystko, więc zrobiłem i działa. Zajęło mi to, nie wiem, 2-3 godziny. Nie liczyłem czasu, bo się oczywiście wkręciłem tak, że nawet nie byłem w stanie liczyć tego czasu. Ale gdzieś 2-3 godziny mi to zajęło. No i przerwałem w momencie, w którym miałem już gotowe, działające. Wiedziałem, ani minuty dłużej nie działam. Nie robię nic więcej z tym, no bo mam rzeczy do zrobienia. Później poszedłem właśnie, czy przygotowałem sobie tę mowę tego icebreakera. Rozpisałem, przetrenowałem dwa razy, coś tam dopisałem i stwierdziłem, że kurczę, no coś mi w tym nie pasuje. No i tak
Zostawiłem to na jakiś czas, poszedłem na obiad, pogadałem jeszcze z żoną, opowiedziałem jej tą koncepcję. Koncepcja jej się generalnie spodobała, bo starałem się, żeby to nie było jakieś zbyt sztampowe, czy zbyt, ja wiem, nie było banalne. Natomiast stwierdziłem, że dalej są to pewnego rodzaju banalne refleksje i no chciałbym tutaj trochę większej głębi w tym wszystkim. Jakiegoś takiego wymiaru, który spowodowałby, że no może by to, ja wiem, zainspirowało kogoś do czegoś, do pomyślenia. Czyli powiedzieć coś o sobie, nie mówić za wiele. Ja nie lubię mówić za bardzo o sobie w jakiś taki sposób, ja wiem, oceniający może. Więc raczej mam taką naturę refleksyjną i to też pewnie wyjdzie na tej mowie. Zresztą być może ją powiem we wtorek tutaj na vlogu. No i kiedy tak sobie o tym myślałem, to doszedłem do takiego przekonania, że kurczę, czasami brakuje mi jasności co do tego, po co ja to w ogóle robię. To znaczy, ja zaczynam na przykład taki projekt, ten Slow Tracker, który może nie chodzi o to, że nie wiedziałem, po co jest, bo to wiedziałem, tylko tutaj akurat w tym przypadku, jak zacząłem ten projekt, to nie wiedziałem jeszcze, czego będę od niego oczekiwał, jak chciałbym, żeby ten interfejs użytkownika wyglądał, jak chciałbym, żeby to doświadczenie przebiegało. Więc zrobiłem sobie prostą aplikację na początku i zobaczyłem, że ten interfejs jest mało użyteczny, tak? Bo nie chciało mi się tego później już wypełniać i przestałem wypełniać. Więc miałem po tym eksperymencie jasność co do tego, że ten interfejs musi wyglądać trochę inaczej. Jeszcze nie wiedziałem jak, ale miałem pewną koncepcję. Dzisiaj ją właśnie przetestowałem. Więc ta jasność była taką rzeczą, która mi przyświecała na początku, kiedy właśnie realizowałem dzisiaj ten projekt. Wiedziałem, co chcę zrobić i ograniczałem to aktywnie. Czyli nie rozkręcałem się za bardzo, nie robiłem baz danych, nie robiłem dodatkowych feature'ów. Wiedziałem, co chcę zrobić. Udało się ograniczyć tylko do tego. Z Icebreakerem było trochę inaczej. To znaczy, ja nie wiedziałem jeszcze do końca, jak chcę, żeby ten projekt wyglądał. Nie wiedziałem, co będzie tym efektem końcowym. Wiedziałem tylko, że jakby jest taki projekt i zobowiązałem się już do tego, że go zrealizuję. Czyli, że powiem coś o sobie. Wiedziałem mniej więcej, czego ode mnie oczekują. Natomiast nie miałem jasności co do tego, jak chciałbym, żeby ten proces wyglądał. I tutaj nasunęła mi się taka refleksja, że jeśli nie mam jasności co do tego efektu końcowego, to moim celem powinno być właśnie ta jasność. Czyli celem podstawowym powinna być jasność co do tego, jakie mam ostateczne cele. Może to brzmi trochę zagmatwanie, ale sprowadza się do tego, że jeśli nie wiem, to zacznę, a później zrozumiem, na czym mi zależy, jak chciałbym, żeby to wyglądało. I już mając jakiś pierwszy efekt, pierwszy projekt, pierwszy draft, można tak to nazwać, będę widział, czy to idzie w tym kierunku, w którym czuję się z tym ok, czy właśnie nie czuję się z tym ok i powinienem coś zmienić. No i tu oczywiście potrzeba dużo takiej samorefleksji i zastanowienia się, czy jakby mieć tą przestrzeń na to, żeby właśnie pomyśleć nad tym, co mi tam tak naprawdę nie leży w tym. W tym Icebreakerze właśnie nie leżało mi to, że czułem, że to jest zbyt banalne i stać mi po prostu na więcej. Mogę zrobić coś ciekawszego, coś lepszego, coś, co będzie dla mnie bardziej wymagające. Nauczę się może trochę więcej. No i te refleksje doprowadziły mnie do tego, że przypomniałem sobie, że przecież Stephen Covey w książce 7 nawyków skutecznego działania jako drugi czy trzeci nawyk
chyba drugi. Drugi nawyk brzmi: zaczynaj z wizją końca. Czyli właśnie jak budujesz dom na przykład, no to też musisz wiedzieć, gdzie postawić fundamenty. Czyli musisz znać cały projekt tego budynku, żeby wiedzieć, gdzie te ławy wylać i tak dalej. Bo jak wylejesz nie w tym miejscu, to nie zbudujesz ścian w tym miejscu, ani dachu w tym miejscu, w którym chciałaś. No i właśnie podobnie tutaj, że żeby mieć tą wizję, jak chcemy, żeby ten efekt wyglądał, ale może nie do końca koniecznie efekt, czyli nie wiem, rezultat, jaki chcemy osiągnąć, tylko może po prostu sposób, w jaki chcemy to realizować. Bo to się wiąże mocno z filozofią slow life, buddyzmem, czyli właśnie taka uważność, a także to, jak na przykład potrzebujemy większego work-life balance i co to tak naprawdę oznacza. Czy to oznacza to, że nie wiem, przeznaczam 2 godziny dziennie synowi czy dzieciom ogólnie, żeby się z nimi pobawić? Czy może to, że w tygodniu po prostu mamy trochę więcej czasu dla siebie i może w poniedziałek nie, bo mam, nie wiem, szkolenie, ale środa jest takim dniem, kiedy faktycznie mam dużo luzu i mogę sobie na to pozwolić. Czyli wizja tego, ile przestrzeni sobie zostawię na to, żeby robić rzeczy tak jak chcę je robić, a niekoniecznie które rzeczy chcę robić, co chcę robić. Więc może taka wizja końca, czy taki nawyk właśnie zaczynania z wizją końca, niekoniecznie tego, że nie wiem, wizją końca jest zarobienie miliona złotych, czy miliona złotych na koncie. No to taka, ja wiem, średnio dla mnie motywująca wizja. Ona oczywiście umożliwiłaby dużo rzeczy, ale bardziej wolałbym się chyba skupić na tym, co jest tu i teraz, na takim życiu właśnie dzisiaj, jutro, a nie gdzieś tam za 10-30 lat, bo nawet nie wiem, czy dożyję. Więc ja chciałbym, żeby to życie wyglądało dzisiaj, jutro, za chwilę, teraz. No i z tą myślą cię tutaj zostawię. Jeszcze może doszedłem wysoko, to jeszcze widoczki. I ja się z tobą dzisiaj już żegnam. Jest piątek, więc widzimy się w poniedziałek. No i życzę dobrego weekendu. Do zobaczenia. Cześć.